Witam ponownie z tej strony Fun City, a to kolejny odcinek z gry City Skylines 2. W tym odcinku zrobimy sobie między innymi mały remont autostrady, ale to za chwilkę, bo musimy też zrobić jakąś dużą strefę przemysłową, szczerze mówiąc. Po prostu rozbuduję sobie tą oto część, którą miałem też zrobić. Dam sobie taką główną drogę, która sobie poleci tak może niekoniecznie idealnie na wprost. Damy troszkę na wprost, a tędy puścimy jakoś pod troszkę innym kątem, żeby ta dzielnica wyglądała tak, wiecie, tak troszkę bardziej fikuśnie. Damy to jakoś w ten sposób, tutaj przypuśćmy tak przy brzegu. Wy w tym czasie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał oraz zapraszam was na Enable. Link macie w opisie, gdzie gry najtaniej, między innymi City Skylines 2 w dużo lepszej cenie. Tam sobie ta droga pójdzie gdzieś w tamte rejony, o idealnie to mi się zrobiło. Tam co to gdzieś pójdzie, ta droga dalej. Na razie sobie to rozbudujemy, bo ten pasek, on cały czas jest w górze. Odkąd zacząłem grę, on chyba jeszcze ani razu nie spadł do jakiegoś tam, do zera. Cały czas chcą tego przemysłu. No ile można? No ale dobra, no skoro tak chcą robić, to czemu by nie? Tutaj ta droga, takie trochę góry, doliny wyszły, ale no bywa i tak. Za to zrobimy troszkę lepiej autostradę za chwilkę, tam będzie bardziej wszystko równo, mam nadzieję. Tu sobie damy jeszcze w ten sposób. Ja ogólnie bardzo lubię w tą grę grać, bo gdy mam w domu zimno, to sobie odpalam i mam w domu ciepło, bo się grzeje komputer i jest po prostu bardzo, bardzo fajnie. To sobie też tak zrobimy, tu jeszcze może troszkę tak bardziej na zero mniej więcej, czyli jakoś tu. Tu sobie przejedziemy tak przy tym brzegu, o tu będzie takie 90 stopni, może bardziej taki łagodniejszy. No tu jakoś taki coś, tu się władujemy myślę w to skrzyżowanko, o tu mi się nawet jakimś cudem zrobiły nabrzeża. Bardzo fajnie, że gra w tym miejscu, gdzie nie chce. To zrobiła nabrzeża. Bardzo, bardzo fajnie tutaj ta gra myśli, jeżeli chodzi o budowę tych nabrzeży, tych wybrzeży. Sobie to troszkę jednak wyrównam, wiecie, żeby to lepiej też wyglądało. Spróbujemy to jeszcze raz zrobić już bez tych nabrzeży. Dobrze, już wiem, że umiesz, ale no, nie tam, gdzie trzeba. To umiesz, a tam, gdzie... No właśnie, no i czemu taki jakiś odcinek 4-metrowy będzie mi się robił z nabrzeżem? A tam się męczyłem, tam się męczyłem, tak długo. W ogóle czemu jest taki problem z tymi karawanami? Zaraz to musimy się obczaić. To jakoś gdzieś dotąd. Tutaj sobie polecimy takim jednym zakrętem i wjedziemy w ten sposób. No i duża strefa przemysłowa. Jeszcze by tą drogę tu można jakoś wkomponować gdzieś tak może na wprost takim skrzyżowankiem. Niech będzie. Zobaczymy jaki też będzie w tym miejscu ruch. Póki co jest znikomy. Ale to może się zmienić. I lecimy tutaj na grubo. Czemu się z tej strony robią te strefy? Ej, po co mi to? Jak to będzie wyglądało, jak tutaj sobie taką strefę zrobię? Aha. Okej, okay, no ciekawie. Tylko fajnie jakby tu od razu się jakoś robiło na brzeże, gdy już gra chce, żeby w tym miejscu były jakieś budynki. Ale nie, tutaj ich nie będzie na pewno. Bo to komicznie wygląda wręcz. Damy sobie tylko tutaj w centrum. Tej strefy oczywiście, strefy przemysłowej, damy tak, tam dalej też pewnie będzie można zrobić. Czemu nie ma tego fajnego pędzla? Czemu to jest tylko taki pędzel? Ja bym chciał taki troszkę większy ten pędzelek do budowy takich rzeczy. Pobrałem też sobie tego moda, który niby usuwa te takie białe linie na drogach, ale z tego co widzę jakoś to nie działa, bo cały czas te linie są. Więc, ale już się do nich w sumie przyzwyczaiłem i niech będą. W sumie, skoro już są, to trudno. To sobie pousuwamy. Czemu tu się... Wow! A tu się woda spsuła leciutko. W ogóle ta woda bardzo dziwnie działa, bo ona tak jakby się przesuwa cała woda, a nie tylko tutaj ta część, gdzie usunąłem tą ziemię. I to tak trochę wygląda mega sztucznie. Jednak woda w jedynce była lepsza. To by się spodziewał. Dobra, także mamy, moi drodzy, dużą strefę przemysłową. Jak będą paski jeszcze w górze, to się ją jeszcze przedłuży. Będzie gigantyczna strefa przemysłowa. Na razie tyle powinno wystarczyć. Paski całkowicie spadły w dół, ale to jest chwilowe. Ja to wiem, że to za parę chwil będzie to samo. Damy jeszcze tutaj, proszę bardzo.
dużo więcej przemysłu. I zobaczymy, jak teraz będzie. Można by jeszcze trochę podwyższyć podatki, ale na razie tego chyba nie chcę w sumie robić, niech tak będzie. Pokażcie mi, co tu mamy za problemy. Czemu się pan usunął, porzucono? A czemu, to nie wiem. Dobra, a pan czemu porzucono? Okej, bo służby edukacyjne i rozrywka. Okej, może sobie odblokujemy w parkach coś takiego, jak duże parki sportowe. Zobaczymy, co my tu mamy ciekawego w tych parkach. Proszę bardzo. O, mamy takie fajne orliki jednak. O, ale super, dobra. Ja sobie takie tutaj porobię rzeczy. Oj, no tutaj faktycznie jest trochę słabo. Więc taki duży budynek, który mi się akurat pobudowali teraz w tym miejscu, no trudno się mówi. Niech się w inne miejsce przeniosą. Tutaj boisko będzie ważniejsze i idealnie się zmieści akurat, patrzcie. Patrzcie jak pasuje, no jakby stąd było. Koło szkoły, przy blokach po prostu ideolo. Ale tu mamy trochę pustego miejsca. Czemu tu jest tyle pustego miejsca? Niech się pobudują może jakieś sklepy, bo widzę, jest zapotrzebowanie, a strefa też tu jest bardzo dobra na budowę sklepów, więc proszę bardzo, niech się pobudują sklepy. Tu ogólnie jest mega dziwne, bo te strefy, mam te sklepy w takich miejscach, gdzie faktycznie jest dobra tutaj ta wartość, nie? A mimo to i tak jest brak klientów, więc nie mam pojęcia, o co chodzi. Ale no, trudno się mówi, niech będzie. Służby edukacyjne, czy ja sobie to jeszcze mogę jakoś rozbudować? Faktycznie, tu mamy już szkołę pełną. Damy sobie troszkę, rozbudujemy tutaj tą rzecz. Dodamy sobie jeszcze taką klinikę dziecięcą, tylko ona mi się akurat no, nie zmieści za bardzo. Więc sobie tą drogę tu pozwolę usunąć. Będzie malutki remont dzielnicy w takim wypadku. No nie budujcie się, po co się budujecie, jak tutaj za chwilę was tak zburzę. Bo będzie monetyzacja szkoła. Będzie tak, tutaj klinika. I jeszcze sobie damy gdzieś może tu, nie, tu będzie jeszcze takie boisko, znaczy plac zabaw dla dzieci. No i myślę, że spoko, pod takim trochę dziwnym kątem, ale chyba w miarę jest tam wszystko w poziomie, to może tam lekko tam krzywo, oj tam bywa i tak będzie większa frajda z zabawy. To może teraz jakoś ogarnie się w końcu, bo to mnie też mega dziwi z tymi karetkami, że są problemy tutaj gdzieś z tymi, z karawanami są problemy. Czemu są problemy z karawanami? Skoro tu jest wielki cmentarz, który jest zajęty prawie że w ogóle. Pojazdy wrócił 5, więc to też mało. Tu jest kolejna krematorium, gdzie są pojazdy 3 z 10. Daleko nie mają, dosłownie trochę tam, nie wiem, z kilometr, żeby tam dojechać. A i tak są problemy z dojazdem, że czeka na karawan. Tak samo tutaj czeka na karawan. Też czasem jeszcze widziałem w tym miejscu. Tutaj możemy jeszcze porobić troszkę tych domków. Tylko nie domków, tylko tych sklepów. Ale takich sklepów, z domkami w sumie, więc w sumie byłem blisko. To sobie pozwolę pousuwać i damy sobie troszkę tego, bo nawet się pobudowali trochę w tym miejscu. Też widzę, że parkingi tu są oblegane totalnie i to powiem wam, bardzo fajnie wygląda takie, jak mamy tyle parkingów w takim miejscu i są wszystkie zajęte. To serio prezentuje się całkiem. Też, o właśnie, bo miałem zrobić w odcinku poprzednim, a tego nie zrobiłem. To, Grand Hotel. I taki Grand Hotel to ja bym zrobił może w tym miejscu. Czy ja go nie robiłem przypadkiem? Nie wiem. Ale całkiem fajne miejsce z fajnym widokiem na wodę, na wysepki, na fabryki, na dym. Więc myślę, że jest spokój. Czemu się nagle pokazały konki na karetkę? Jak na karetkę? Przecież mam, moi drodzy, szpital, gdzie wyjechały dwa pojazdy i mam jeszcze tylko jedną klinikę, gdzie wyjechało 5. Okej, dużo, ale tutaj wyjechała jedna. O co chodzi? Może na przykład spróbujemy dać, dzielnicę sobie wybierzemy, żeby ona obsługiwała tutaj to i żeby obsługiwała tutaj to. I nara, i nic więcej. Tu będziemy jeszcze musieli zrobić też dzielnicę za chwilkę, albo poza odcinkiem zobaczymy, czy się uda. Może jeszcze bym prosił też to przy okazji, a tutaj nie to. Ten oto, ta oto przychodnia będzie sobie ogarniała tutaj te rzeczy. Wybierz dzielnicę. Tą dzielnicę sobie ogarnie i tą sobie ogarnie. To są takie małe domki, więc raczej nie będzie dużego problemu z tym. No i zobaczymy teraz. Pytanie, czy ja też muszę jeszcze to sobie zaznaczyć, te strefy przemysłowe. Chyba też, ale zobaczymy. I patrzcie, znowu strefa przemysłowa idzie do góry. Skoro wy tak chcecie, to moi drodzy, usługi, nie to, podatki, na maksa. Skoro wy tak chcecie, to trzeba z was trochę tego hajsu wydoić.
Teraz zajmiemy się, moi drodzy, remontem tej autostrady, bo ona mi się nie podoba. Jest trochę krzywa, bardzo krzywa. Tam jest szerzej, tu jest wężej, więc będzie, moi drodzy, remont tej autostrady. Usuniemy sobie aż w sumie dotąd, bo tam też jest jakaś tragedia. Pousuwamy sobie to. Będą takie, wiecie, odcinek dzisiaj troszkę... idealnie mi to usunęło. Idealnie, bo akurat to chciałem też pousuwać. Musimy sobie troszkę teren wyrównać, żeby to było wszystko, wiecie, w pionie, w poziomie i tak dalej. Tu bym sobie tą wodę w sumie wpuścił, wiecie? Bo czemu by nie? Możemy sobie tutaj tą wodę trochę wpuścić. Proszę bardzo. Czemu tu już była pod tym woda? W sumie pod ziemią może być woda, szczególnie w takiej odległości od takiej dużej ilości wody, więc w sumie dobra, dobra, nie było tematu. To tutaj sobie tak przedłużymy. Takie będzie większy wpływik. Będą też ludzie się mogli kąpać tutaj. O, to sobie tutaj całe pousuwamy. Tak może też nie idealnie dokładnie. Taki będzie też troszkę większy stawik, bo chyba też kiedyś było, ale to było dawno. Więc musimy do tego powrócić. Żeby tak jeszcze troszeczkę te krawędzie załagodzę, żeby to nie wyglądało jakby to było teraz robione, tylko że to już tak było od dawna. Dobra, nawet to też możemy tutaj załagodzić. Dobra, i teraz poczekamy, aż tutaj sobie woda wpłynie. Teraz samochodem mają łobiazd, taki malutki. Muszą tędy jechać. I w sumie można by tutaj taki jakiś malutki objeździk zrobić teraz. Bo za bardzo teraz samochody stąd nie mają jak jechać. To damy im tutaj taką drogę. I to nie jest autostrada. Damy im taką drogę. Tylko tak bardziej równo bym prosił. Dobra, jakoś tak. I to sobie tam pojedzie. Na razie tak tymczasowo. Jakoś tak. Tutaj będą póki co lampki, ale no, na razie będzie git. Ok, także zajmiemy się teraz wyrównaniem terenu. Dobra, jaka jest wysokość, moi drodzy, przypuśćmy tutaj. Dobra, taka wysokość, a tutaj jaka jest wysokość? Idealnie, więc to sobie musimy na taką też tutaj wyrównać wysokość. Troszkę większy pędzelek. Ok, i też musimy ogarnąć tą drogę, bo ona jest krzywa, tego nie zauważyłem, zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda. A, to jest masakra, więc to jest też do wymiany, do remontu. Więc nie mam pojęcia, kto to budował. Panie, czy was też to radio denerwuje? Czy was też to radio tak denerwuje? Jak on tak gada w tym radiu? Mam nadzieję, że tak. Dobra, tutaj jeszcze tak, to jest całe tutaj do wyrównania. Tutaj całe to wyrówny, bo wy... Co? O, dobra. To mi się źle kliknęło. To jest całe tutaj do wyrównania. Proszę bardzo, jakie tu remonty będą drogowe. Tak samo tutaj sobie to wyrównamy, żeby tu był ładny mostek. Przelecimy sobie tym, no właśnie w tym miejscu, jak to leciało, nie? Tylko sobie to tutaj tak wszystko wyrównamy. Tam metr różnicy, a nie, bo tu jest też, widzę, troszkę niżej. O, to będzie idealnie równo, dobra. I ideolo będzie. To sobie, ten tory sobie, wiecie, zostawimy. Jakoś tam się spróbujemy do nich dopasować. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Ale tu musi być, moi drodzy, remont. Ok, także teraz też sobie usuniemy tutaj tą drogę, bo to jest całe do remontu. Chyba też razem z tym. To jest chyba już równo. O, tam sobie pan, widzę, za... No i dobra, akurat przyjechał. Panie, a pan gdzie? Tu drogę robić, a nie jechać. Halo. O, jakie hamulce wziął. Jak zahamował. Też myślę, że można by zrobić remont całego tego węzła. I damy sobie jakiś nowy węzeł. Ten już się zużył. Chyba będzie równo. Więc uwaga, stawiamy skrzyżowanie. Mamy, moi drodzy, nowe skrzyżowanko. Nowy węzełik zrobiony. Drogi wszystkie podłączone. Węzeł również gotowy. Samochody mogą sobie już bez problemu korzystać. Teraz to lepiej, moi drodzy, wygląda naprawdę. Więc teraz lecimy sobie jeszcze w tym miejscu. I tu też wykorzystam do tego to, co zrobiłem tam, czyli tę budowę dróg równoległych. Tylko tak, chciałbym, żeby to po pierwsze... dokładnie, właśnie w ten sposób, żeby to było. Żeby te pasy się w ten sposób zjeżdżały. Więc tutaj sobie lecimy cały czas na wprost. Tylko te linie pomocy... Skąd ta linia teraz jest? Skąd ta linia jest? Czemu? Po co? Po co tam ta linia jest? A dobra, no już trudno. Tutaj gdzieś dotąd. Lecimy w miarę na jednym poziomie. Dobra. 180 stopni. Teraz prosiłbym tutaj
Jakby się udało. Nawet się uda, tylko czemu... O, tu sobie tego jeszcze troszkę nie wyrównałem. O, w ten sposób właśnie. I tu bym teraz prosił coś takiego. Dwupasmowa, dokładnie. Oj, to jest trochę za krótkie na takie rzeczy. Bardziej coś takiego. Tylko to jest znowu też nie. Więc musi być taki zwykły, no trudno. Tak, żeby to też było na jednej wysokości. Teraz jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze wyszło. Na razie to sobie tutaj zakończymy. Teraz polecimy sobie troszkę z tej drugiej strony. Tutaj chyba, no właśnie, tu jest też tak lekko, takie lekkie odbicie. Ale dobra, no tak, żeby tutaj się dopasować bardziej z tą drogą, z tej strony. Tam sobie to jakoś dopasujemy za chwilkę. Jeszcze, żeby tylko ten zakręt tutaj dobrze zrobić. Tutaj sobie tak polecimy takim zakrętem. Dobra, i tu bym teraz pojechał tak najchętniej tak po prostu na wprost, nie? Szczerze mówiąc. Bym sobie tak pojechał na wprost teraz, więc ten tutaj kolejowy, czemu oni tutaj tak zwalniają, to jest ciekawe. Bardzo to jest ciekawe. Bo tutaj mi trochę... Aha! Tu taki jest... Bo to mi tory... O! To jest też do remontu w takim razie. To pauza. Wychodzimy z katakumb. Usuwamy sobie to i też zrobimy... Będzie lepiej to wyglądało. Będzie to wyglądało dużo lepiej. Tu musimy sobie to jeszcze pousuwać. I lecimy sobie z drogą tutaj. W ten sposób. Ładnie zrobione. I tu będzie teraz taki zakręta też zrobiony. Tu jeszcze trochę na wprost. Dobra, to będzie wyglądało, moim drodzy, dużo lepiej. Czy to? Nie, tutaj jeszcze widzę, że tak trzeba będzie trochę na wprost podjechać. I teraz powinien się udać zrobić zakręt. No prawie. Zaczniemy sobie z tej strony. Żeby to się tak fajnie wpasować z tą drogą. No i moi drodzy, piękna autostradka. Teraz mi się podoba. Teraz jest pięknie. Możemy tak naprawić tutaj te tory, jak były. Tory sobie jechały na takim jednym tej poziomie. O, tu jest trochę... Tu będzie troszeczkę prawdopodobnie zbyt nisko. Tory muszą być na takim... Na takiej halo. Na takiej wysokości tutaj, jak były. Czemu tu się chce przejazd kolejowy zrobić? Ciekawe. Nie tak. Tutaj... No, coś takiego sobie tu możemy zrobić. 180 stopni. Tak. Tutaj na 0. Łączymy się z tym. Teraz to wygląda lepiej. Dużo lepiej. Dobra. Więc mamy to ogarnięte i chyba już wszystko jest połączone. A nie. Jeszcze tu musimy sobie to ogarnąć. Tylko. Tutaj też wypadałoby to trochę załagodzić to moje wyrównywanie. I mamy też taką, wiecie, naturalną ochronę przed hałasem. Bo po prostu mamy trochę niżej w tym miejscu. No. W ten sposób sobie to jednak zrobimy. Można by to tak całkowicie sobie na przykład tak zrobić przy... O, bo tak też się czasem robi. Z tego, co mi się kojarzy. Że się takie skarpy też zostawia. Takie dosyć... Dosyć strome przy autostradzie, nie? Tylko można by to też trochę załagodzić i będzie, myślę, wyglądało całkiem git. Tak samo zrobimy sobie to z tej strony. I to by jeszcze wypadało jakoś tak, wiecie, ogrodzić, żeby tu żadne zwierzęta też nie wchodziły, nie? Czy coś na autostradę. Nawet nie wiem, czy trochę nie przesadziłem tutaj z tym wyrównywaniem. Bardziej na taką wysokość. My to na taką jakieś z tej drugiej strony będzie idealnie. Ta droga, tylko tu już nierównolegle, lecimy na... Ojdź. Na prosto. Na te 5 metrów. Tu mamy odcinek 100 metrowy. Dobra. 100 metrów. Tutaj lecimy... No, jakoś gdzieś dotąd niech będzie. I tutaj to teraz 100 metrów w dół. Żeby było wszystko, wiecie, równo. Równe podjazdy. Jakoś w ten sposób. No i teraz zobaczcie faktycznie, jak te drogi tutaj były krzywe.
Nie zauważyłem tego, jakimś cudem, ale już naprawiamy ten błąd. Zrobię sobie to w ten sposób. I taki zakręt dosyć bardzo łagodny zrobimy w ten sposób. Nawet łagodniejszy niż był. Aha, ja tu jeszcze miałem tą pocztę zrobić, bo o niej zapomniałem. I poczta gotowa, sobie teren wyrównałem i mamy teraz wszystko ładnie równo, nie ma nigdzie pod górkę, z górki. Co możemy tutaj w ogóle jeszcze z nią zrobić? Możemy sobie dać dobudówkę na przesyłki, myślę, że na razie nie potrzeba. Dodatkowe rampy, dobra, na razie damy tyle ile jest. Możemy tylko dać jeszcze automatyzację tego wszystkiego. No i okej, także poczta jest przy autostradzie, więc też spoko. Tutaj nie będziemy robili też żadnego zjazdu z autostrady, chociaż w sumie bardzo mnie kusi, żeby zrobić, nie? Bo ja, kurde, no lubię takie rzeczy przy autostradach robić, bo to bardzo fajnie wygląda, szczerze mówiąc. Na początku dodatkowy pas do zjazdu i właśnie stąd zrobimy sobie taki jeszcze zjazd też z autostrady. Tutaj coś mi się chce zrobić ciekawego. No, może bez przesady, nie będziemy... ale teren to tu jest okropny. Na początku musi być wyrównywanie terenu, dopiero później możemy to chyba zrobić. Powinno być teraz lepiej. Taki malutki jeszcze zjazd z tej autostradki na tą zrobiony. Mamy takie malutkie rondo, żeby też można sobie było w tamte rejony pojechać z tej strony oraz stamtąd zjechać tutaj. Zobaczymy, jak to się będzie w sumie zachowywać. Możemy grę odpalić. Czy nie będzie jakichś, nie wiem, korków, wypadków, kto wie. Na razie, okej, widzę, że no, jakieś tam lekkie problemy były. Chyba nie mógł się za bardzo złamać na tym zakręcie, ale samochody inne, widzę, bez problemu sobie z tego korzystają, więc bardzo, bardzo dobrze. Nawet też widzę, samochody sobie tędy zjeżdżają, co mi się podoba. Jeszcze można by troszeczkę skrócić, przypuśćmy, te pasy zjazdowe. Jakoś tutaj sobie damy węzełek. I skrócimy sobie to gdzieś dotąd. Teraz będzie to, żeby mi się trochę lepiej wyglądało i też lepiej działało. Zobaczymy. No ej, powiem wam, nie spodziewałem się takiego ruchu w tym miejscu. Ej, serio. Nie spodziewałem się takiego ruchu. Musimy sobie chyba zrobić kolejny remoncik i to sobie poza odcinkiem troszkę zrobię dalej od tej autostradki i damy większe rondo i wtedy zobaczymy, jak to będzie działać. Ale moi drodzy, powiem wam szczerze, podoba mi się ten remont, nawet tory teraz są idealnie równe, prawie że, więc też bardzo fajnie. Zostało tylko takie jeszcze jakieś podstawowe rzeczy, czyli wyrównywanie tego tutaj terenu, żeby to wyglądało jeszcze lepiej i myślę, że taki remoncik zakończony. Zostawcie, moi drodzy, łapeczkę w górę, no i co, widzimy się na kolejnych materiałach. Ja się z wami żegnam, na razie, pa pa.